Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj gościnnie jest ze mną Vini z kanału Vini Play. Cześć wszystkim. I będziemy testować dwa samochody. O, kto to nam tutaj dołączył? Mamy gościa. Będziemy tutaj testować dwa samochody na tej trasie. O, jest otwarte dobieranie graczy. Będzie to RE-7B kontra Tyrus. Oba te samochody testowaliśmy już w odcinku u Winiego, no i okazało się, że... na prostym odcinku. Tak. RE-7B całkowicie zdeklasowało. Zdeklasowało Tyrusa, no ale co będzie na tej mapce? Tutaj mamy taką krętą mapkę, którą zaraz zobaczycie, która to... Przetestuję te oba samochody pod względem możliwości pokonywania terenów miejskich. Myślę, że będzie ciekawie. No i tak. Ja biorę Tyrusa, tak? Dobrze, to ja wezmę RE-7B w takim razie. O ile go mam? Mam. I oba spoilery... Na razie mamy... Teraz mam standardowe zbugowane spoilery. Mamy teraz. I testujemy te samochody właśnie na tych spoilerach. Myślę, że nie ma sensu testować na tych wolniejszych. I tak każdy prawdopodobnie wybierze zbugowane spoilery. A nawet jeśli nie, to wybierzcie, bo są lepsze. Zresztą nawet jak to zbagują, to one będą pewnie takie same jak standardowe. Dobra, stój. Stój, Wojtek. Aha. Startujemy stąd. Ja już tutaj sunę. No i ten. Vini właśnie sobie już tutaj, bo ja tą trasę tworzyłem, tę akurat, no nie? Ale Vini sobie tutaj już jeździł też, żeby się nauczyć dosyć. Ona nie jest trudna. No co, startujemy na 25 sekund, nie? Tak. Dobra. No i teraz naszym zadaniem jest ją ukończyć oczywiście jak najszybciej. Moje RE-7B jest dużo szybsze, ale no niekoniecznie może być tak, że wygram. O, widzicie, tu mnie zarzuciło, a Tyrus... cię bardzo. Tak, a Tyrus sobie tutaj pięknie poradził. Później zamienimy się samochodami. Vini weźmie sobie RE-7B, ja wezmę Tyrusa. No i na koniec podsumujemy to porównanie, ten pojedynek. Który z tych samochodów w naszych odczuciach jest lepszy na właśnie takie tereny miejskie. Tutaj widzisz, Vini, że cię trochę podgoniłem. No ale znowu, tutaj się zaczynają takie wyprzedziłeś. Teraz teraz się zaczyna. No. Jest jedna taka prosta. Ja muszę tutaj sporo wyhamować, bo dupę zarzuca. Trochę cię zarzuciło. Tak, trochę zarzuciło, podczas gdy ty... To skorzystałem z tego. Tak. Podczas gdy ty idealnie sobie pokonałaś ten zakręt. No i tutaj będzie trochę gwóźdź do trumny dla RE-7B, bo ja tu muszę mocno hamować, żeby te zakręty ładnie wziąć i tutaj precyzyjnie trafić, podczas gdy ty ładnie opanowujesz Tyrusa i bez problemu pokonujesz te zakręty. Znowu przy podjeździe... naprawdę zacięty pojedynek. Raz ty mnie wyprzedzasz, raz ja ciebie. Głównie jak są te zakręty, to tam mam sporą przewagę, ale jak tutaj jest jakaś prosta, no to tutaj bez problemu mnie zjada. Wow. Ja jestem prawie że na 100% pewny, że Tyrus sobie tutaj poradzi lepiej, no ale test pokazuje jednak co innego. Wygląda na to, że Annis przy odpowiednim opanowaniu, w odpowiednich miejscach, tutaj też tak starałem się tworzyć tę trasę w ten sposób, aby właśnie było kilka takich wyskoków, miejsc, gdzie naprawdę można stracić kontrolę nad samochodem. Ktoś nas obserwuje, ktoś nas stalkuje. Wiem. Wywalimy go. Żeby nam nie przeszkadzał. Nieproszeni goście. No. Ale słuchaj, tutaj temu RE-7B wystarczy nawet jakiś najmniejszy prosty odcinek i jest w stanie z tego skorzystać. Właśnie. On tak jakby na trzecim biegu... na sterowność lekka. Aha, zarzuciło dupę. Ciebie. No ten... uderzyłem w coś tak lekko. No. Sporo prędkości wytraciłem i kiedy dałem gaz do dechy, to złapałem na sterowność Tyrusem. Oj. Mnie z kolei odbiło śmiesznie. No jestem ciekawy, jak ty sobie poradzisz w RE-7B. Ja tutaj na większości zakrętów musiałem sporo hamować. To nie jest tak, że my jedziemy ten wyścig pierwszy raz. Ja i Vini testowaliśmy, jeździliśmy tymi samochodami przed odcinkiem kilka razy. Więc to nie jest nasze pierwsze podejście do tego wyścigu i do przejazdu takiego, jakim teraz jest. No ale zobaczymy, jak będzie wyglądał właśnie pojedynek Tyrus kontra RE-7B w wykonaniu moim, jak ja będę siedział za kierownicą Tyrusa. Jestem bardzo ciekawy. Czyli teraz zmieniamy, nie wiem, ty mówisz, że ten spoiler w Tyrusie, ten, który masz teraz, jest zbugowany, ten taki najmniejszy, tak, najlżejszy. Czasy nie mają tak dużego znaczenia w tym odcinku, tutaj chodzi bardziej o taką subiektywną opinię. To co, na 15 startujemy? Tak. Tutaj chodzi o to, jak Vini właśnie będzie, co Vini będzie też sądził o tych samochodach, o swoim przejeździe i tak dalej, którym samochodem mu się fajnie jechało, którym samochodem mi się fajnie jechało na tej trasie. Zobaczcie, że sytuacja jest bardzo podobna. O, nie możesz mnie dogonić tutaj? A chyba ja ciebie też tutaj nie mogę dogonić wtedy, nie? Chyba tak. Tutaj no, dopiero tutaj. Tak, dopiero tutaj się zaczyna temat. Nie wiem, czy nawet tutaj przez część nie prowadziłem, wiesz? Tak, ty tam prowadziłeś zaraz po wyjeździe. Prostej. Nie wiem, czy nawet nie w tym samym miejscu, co teraz. Wow! Zarzuciło troszeczkę. No ten RE-7B też ma całkiem fajną przyczepność, tylko no, ta waga jest jego trochę wkurzająca. Nie no, Tyrus zdecydowanie lepiej pokonuje te zakręty. Można nim taki fajny, długi łuk zrobić, wiesz? O, ty mnie wyprzedziłeś, ale musiałem to przehamować. Wow! Wow! No. Tutaj uderzyłem. Tam jest właśnie problem. Kurde, i znowu się strasznie ten RE-7B zbiera. Tak. Jest tak irytujące, jak on kręci tymi kołami przy ruszeniu z miejsca. No, a Tyrus właśnie nie, on jest taki, że on startuje praktycznie od razu. Zupełnie jak bestia GTS, też ma super trakcję. Wow, kurczę. Zapomniałem, że to bezkontaktowy. Zawał, co? No. To fajnie teraz przynajmniej zakręt tym RE-7B. I znowu łapie tą prędkość. No a szkoda hamować tym samochodem, kiedy tej prędkości nabiera, naprawdę. Tak. Ja myślę, że powinniśmy zrobić jeszcze dogrywkę, wiesz, bo teraz jeśli ja wygram Tyrusem, no nie wiadomo, może jeszcze mnie podgonisz, ale jeśli ja wygram Tyrusem, no możesz mnie na tych prostych tutaj podgonić właśnie, to będzie ciekawe też. No ale jeśli ja wygram, to możemy zrobić właśnie dogrywkę i wtedy jeszcze raz się zmienimy samochodami, ja wezmę znowu, ja wezmę znowu RE-7B, ale zobacz, mnie podganiasz, może nie będzie takiej konieczności robienia dogrywki. Gaz do dechy. No bez... Podobnie jak ty, też mnie gdzieś tam wybiło. Ale też miałem tutaj problem z opanowaniem, ale miałem trochę więcej szczęścia. No. Mi podrzuciło dupę strasznie. A ty... mi się wydaje, wiesz, że... Wiesz dlaczego mi tyłka nie podrzuciło? No. Bo chyba temu, że jest ciężki i temu. Tak, on chyba lepiej tłumi te wszystkie nierówności. A ten czuje się jakby... Był to taki kartonik po zapałkach, wiesz? I on jest strasznie lekki w prowadzeniu. Niekiedy to jest dobrze, niekiedy to jest źle. No, w sytuacji, kiedy trzeba pokonać jakiś tam krawężnik czy jakiś wybój, no to potrafi właśnie wybić strasznie. Czyli co? Jednak nie trzeba robić dogrywki. W tym pojedynku wygrał RE-7B. Dokładnie, zobaczymy, czy to tak zostanie z tym spoilerem, czy nie. No właśnie, musimy teraz się zastanowić, jak to będzie wyglądało. Ogólnie, co sądzisz o tym RE-7B i o Tyrusie? Jakby się porównał ty w twoich odczuciach takich subiektywnych, twoich osobistych? Ja osobiście bardziej wolę tutaj RE-7B, bo jednak ja tutaj naprawdę bardzo lubię zasuwać. Przyspieszenie ma bardzo fajne. No jedynie, tak jak mówiłem, jedyna rzecz, która mnie wkurza w tym samochodzie w RE-7B, no to po prostu zbieranie się z miejsca. Tak. Ta jego waga. No słaba trakcja. Naprawdę można na tym można sporo stracić. Słaby przyczepność nie jest aż taka zła. Niektóre super samochody mają gorszą przyczepność od RE-7B. Zgadza się. Ale czasami pamiętasz, jechaliśmy kiedyś taki wyścig. Jechaliśmy kiedyś taki wyścig, gdzie były takie zakręty dosyć gładkie do pokonania i ty mówiłeś, że właśnie RE-7B bardzo fajnie się tych zakrętów trzyma i świetnie się pokonuje te zakręty. No i zgadzam się. Na przykład tutaj miałem taki jeden zakręt, kiedy tam zjeżdżaliśmy, tego centrum handlowego czy coś, tam właśnie tak mi fajnie przez zakręt. No, fajnie się tam właśnie... To jest na pewno plus tego samochodu. Jak jechałem pod górkę, też się tam właśnie RE-7B fajnie trzymało drogi. Natomiast jeśli chodzi o Tyrusa, no to trzeba powiedzieć, że jest zdecydowanie samochód bardzo lekki i trzeba uważać na wszelakich wybojach. A z kolei gdy wyjedziemy sobie na takie miejsca pozamiejskie, no to chyba nie ma tutaj wątpliwości, że wygra na 100% Annis, prawda? Dokładnie. O, jesteśmy obok siebie. No, nawet jesteśmy w tej samej sesji, to dziwne. Pierwszy raz się tak zdarzyło. Także tak to wygląda porównanie. No, naszym zdaniem wygrywa tutaj, znaczy moim zdaniem, nie wiem jak twoim, ty wybrałbyś Annisa, nie? RE-7B wygrywa ten pojedynek nawet w zabudowaniach miejskich. Samochód Tyrus, chociaż początkowo wydawał mi się lepszy w prowadzeniu od Annisa, to jednak Annis lepiej moim zdaniem tłumi te drgania, wszystkie jakieś tam nierówności, fajnie sobie z tym radzi. Może tam dupę zarzucić, ale to się też z kolei zdarza w Tyrusie, prawda? Tak, nawet wydaje mi się, że trochę częściej niż w tym. Raz tak miałem taką sytuację. Ja tak prowadząc Tyrusa miałem takie często wrażenie, że zaraz mi zarzuci tą dupę i stracę nad nim kontrolę. No a z kolei prowadząc Annisa też miałem takie obawy, ale wiedziałem, że jakoś uda mi się to naprawić może. To prowadzenie jest takie, to zawieszenie może jest takie bardziej miękkie, mam takie wrażenie. Może właśnie przez tą wagę, jak mówisz. No dobrze, to by było na tyle. My wam bardzo dziękujemy, że byliście na tym odcinku. Zajrzyjcie na kanał Viniego po poprzedni odcinek, gdzie testowaliśmy oba te samochody na takiej prostej drodze, autostradzie i staraliśmy się je porównać właśnie tam i zobaczcie, który samochód wygrał. Dziękujemy wam bardzo. I myślę, no? Ja chcę jeszcze tak dodać, że fajnie jakbyście napisali w komentarzu, co wy sądzicie jeszcze o tych samochodach. No właśnie. I który wy osobiście wybieracie i dlaczego. Napiszcie, który samochód wybieracie i czemu. Jakiś powód. Opinia subiektywna co do wyglądu też jest tutaj na pewno takim ważnym punktem dla każdego. No ja bym wybrał, jeśli chodzi o wygląd, to wybrałbym Tyrusa. Bardziej mi się podoba, ten jest taki takim statkiem kosmicznym trochę dla mnie. A my zaś ten RE-7B bardziej się podoba. No to już właśnie, to zależy też co człowiek to opinia, prawda? Każdy ma inny gust. No nic, wypowiadajcie się w komentarzach. A my was zapraszamy na kolejne odcinki. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Trzymajcie się, pa.